Chciałem wam pokazać całą serię takich różnych akcesoriów do pielęgnacji, można powiedzieć, gitary firmy Dunlop. Tu właściwie też nie ma co tutaj właściwie się na tym rozwodzić. Po prostu jest to płyn do czyszczenia podstrunicy z takim atomizerem. Śmierdzi jak jasna cholera, ale to dobrze, bo usuwa cały kwasior z rąk. Tutaj jest taki... Zresztą napisane jest, prawda? Olejek cytrynowy do masażu, bądź też do posmarowania i pielęgnacji podstrunicy z taką specjalną gąbeczką. Można sobie tam... O kurczę, pobabrałem sobie. Można sobie to ładnie wcierać i później będzie wszystko pachniało. Cała gitarka będzie wypucowana. A to jest specjalny taki, można powiedzieć, odżywka do stringów. Tylko że tych w gitarze, też takim śmiesznym, o takim dozowniczkiem, można powiedzieć. To po prostu się też wyciska i tu wycieka płyn. Taką jedną buteleczkę miałem przez półtora roku przy codziennym graniu. Gdzieś tam powiedzmy dwa razy przecieranie codziennie przez półtora roku mi starczyła taka buteleczka. I wszystkie nie mają dużej ceny. Najlepiej się zaopatrzyć w każdy z nich, ponieważ przy wymianie strun przydałoby się właśnie najpierw zrobić tym wyczyścić, tym później zaimpregnować, a już same struny, żeby się mniej zużywały, przejeżdżać tym niebieskim. To na razie tyle. Pa, pa.